1941 rok, 22. czerwca, nawala hitlerowska ruszyła na wschód przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Jedna okupacja została zastąpiona drugą okupacją, ale już z terenu Wołynia większa ilość mężczyzn była w obozach na terenie Związku Radzieckiego. Część już zginęła w Katyniu, część wywieziona w głąb Syberii do obozów pracy. Także na terenie Wołynia zostały się tylko kobiety, dzieci, młodzież i staruszkowie. I stąd Ukraińcy mieli bardzo łatwe sprawy likwidacji ludności polskiej, bo ta ludność została bez swoich obrońców, bez swoich żołnierzy, którzy byli w niewoli, część ich w Katyniu, a dużo właśnie w Katyniu leży pochowanych wolniaków. To, co się mniej więcej kształtuje, mówi się, że tam ponad 20 tysięcy, ale wolniaków w tym było około 6-7 tysięcy, więc to była dość liczna grupa mężczyzn, którzy mogli stanąć w obronie swoich rodzin. I Ukraińcy rozpoczęli atak na ludność polską. Likwidację po prostu. Barbarzyński sposób. Odbywało się to tak, że nocą taka sotnia bandy UPA zajeżdżała do wioski, paliła, mordowała i najgorszy bestialski sposób okaleczano ludzi, kobiety, rozsuwano brzuchy, ucinano piersi, wykalano oczy, wiązano drutem. Najokropniejsze, jakie tylko mogą być, tortury stosowano wobec niewinnej nikomu polskiej młodzieży, polskiej dzieci, polskich staruszków. Tak wyglądała prawdziwa likwidacja ludności polskiej na Wołyniu przez bandę UPA. W tej sytuacji Polacy zaczęli gromadzić się w jakieś gniazda uporu, żeby się obronić, coś w tym sensu. Na Wołyniu w tym czasie przecież mieszkało bardzo wiele rodzin Polaków, więc zaczęli się gromadzić w większych wioskach, przy większym skupieniu ludności polskiej, bo wsie były mieszane. Były często polskie wioski, były często ukraińskie wioski, ale było dużo miejscowości, gdzie mieszkali wspólnie i zgodnie Polacy i Ukraińcy. I tak było z naszą wsią, u Leniki. U nas nie było żadnych różnic, to było po prostu koleżeństwo, znajomości, przeżycia i wszystko. Przyszła taka chwila, że naszym Ukraińcom zagrożono, że ich czeka to samo, co Polaków. I taki ten właśnie, którego wspomniałem poprzednio, Karaban, mówi, nie martwcie się, do was tu nikt nic nie ma, jak u Polaków. Siedźcie, w razie jakiegoś zagrożenia, ja wam dam wiedzieć. To właśnie ten Karaban, który przyjeżdżał
do ziemaka, tu do zielonki. Ziemak jeździł do niego, do Lucka. I mówię w ten sposób, jeśli będzie ci zagrożenie, ja was powiadomię. I pewnej nocy przychodzi i mówi, zabierajcie się, uciekajcie, bo przyszli z Bieszczad, nazwał ich kalmuci. I ci nie patrzą, mordują w straszliwy, bestialski sposób. Po prostu znęcanie się nad ludnością polską, szukanie najtrudniejszych, najbardziej ohydnych zbrodni typu mordowania, żeby człowieka, żeby ten człowiek nie od razu umierał, a jeszcze do śmierci męczył się kilka godzin. Tak szli jak wał przez ziemię wołyńską bandy UPA. Rozpoczęło się to główną akcją. To było 11 lipca. To był ogólny szturm Ukraińców na wioski polskie. Oczywiście odbywało się to za przyzwoleniem Niemców, tylko że znacznie wcześniej, bo w miesiącu marcu, przed tym lipcem, cała administracja składająca się z Ukraińców, posterunki, wszystko wymówiło służbę Niemcom i poszło do lasu. Ale tam już się organizowały oddziały do mordowania ludności polskiej. Więc przyszli w pełni uzbrojeni i z różnymi zapasami amunicji. Rozpoczęło się to 11 lipca. Była to niedziela i jednym z takich, ale już w tym czasie, już powstały pierwsze placówki samoobrony, ponieważ słyszało się, tu napadli, spalili samodzielnie mieszkających Polaków, tu napadli, na koloniach gospodarstwa napadali, wymordowali, więc ludzie spodziewali się najgorszego i to się stało 11 lipca w miejscowości Kisielin. Było to niedziela i ludzie poszli do kościoła, ale idąc do kościoła spotykali się z tymiż Ukraińcami, sąsiadami. No i jak to młodzież idzie sobie, podśpiewuje, a jedna z Ukrainek odezwała się do Polaka, który właśnie to przeżył i mówi do niego tak, wam tak wesoło, wy tak idziecie, a wy nie wiecie, co was czeka za 2 godziny. I w czasie mszy zaatakowano kościół, postawiono 2 karabiny maszynowe na krzyżowy ogień i otworzono ogień do kościoła. Zabito księdza, zabito dzieci, kobiet, mężczyzn. Reszta zablokowała się w tym kościele. Udało im się, co prawda, bo zaczęli atakować granatami, rzucać granaty do środka. Znaleźli się śmiałkowie, którzy ten sam granat wzięli w ręce i odrzucili przez okno na dół. I Ukraińcy zobaczyli, że mają granaty, sobie w ten sposób wyobrazili, a to byli ich własne granaty. I jak wybuchy tych granatów i ranieni Ukraińcy zostali, przerwali atak i opuścili, odeszli po tym właśnie
wyrzucanie przez Polaków tych granatów, bo granat ma swój czas do wybuchu, do zerwania zawlecznie, przygotowanie do wyrzutu jest 3 minuty. On szybko wyrzucił, wyrwał i rzucił, a drugi tu Polak ze środka złapał i cisnął na dół i to rozerwało się na dole. Mówię ostrożnie, bo my chcemy żyć. Oni też nie byli sami. Bez opieki polskiej rodziny nie mieli żadnej możliwości obrony, więc byli skazani przez cały czas. I to się rozpoczęło tego dnia. Zaczęło to się we wszystkich powiatach województwa wolnickiego. I tak przeważnie od północy, od strony Sarn, Kowla, Lubomla. To są powiaty województwa wolnickiego od strony północnej. I tak to się przesuwało jak walec w kierunku południa przez wszystkie powiaty. Wieś za wsią, sołectwo za sołectwem, gmina za gminą były likwidowane. I teraz polska ludność zaczęła się gromadzić w różnego rodzaju placówkach samoobrony. Wiele z nich nie wytrzymało. Na przykład taka Stepańska Huta, dość liczna placówka, a została rozbita ludność, wymordowana, część uciekła z tej właśnie placówki. Jest mój kolega Jerecki Witek, który był tam w tym czasie i spotykaliśmy się. On opowiadał, jak jego matka uratowała rodzinę wcześniej, zanim zaczął się twardy bój, zanim Polacy padli, już nie mieli czym bronić się, zdążyła uciec z dziećmi. I takim sposobem on przeżył. Jednym z takich ważnych punktów oporu samoobrony to było słynne Przebraże, gdzie komendantem był Cybulski Henryk. W pewnym momencie w tym obozie, że tak powiem, jak się szacuje, było około 20 tysięcy uciekinierów, którzy z różnych placówek uciekli, ponieważ słyszeli, że Przebraże się broni. Przebraże ma po prostu regularny oddział wojska, to znaczy ludzi składających się kampanii 1939 roku, byłych żołnierzy i tak dalej, zahartowanych w bojach. I ludzie tam się garnęli, uciekali z najdalszych możliwości. I to Przebraże trwało. I przetrwało aż do wejścia Sowietów, Rosjan w 1944 roku. Drugim takim punktem to była Kopaczówka. Tam właśnie, gdzie ja byłem na tej placówce z rodziną. Nie miałem wielkiej rodziny, bo byłem sam u rodziców. Ale w każdym razie ojca rodzina była dość liczna, czterech braci. Ze strony matki siedmioro, bo wojskie rodziny były polskie rodziny były dość liczne na Wołyniu i dlatego wszyscy my z Uranik zgromadziliśmy się na Kopaczówce. Dlaczego na Kopaczówce? Dlatego, że była to najbliższa
miejscowość, w której zbierali się również Polacy. Przez tą miejscowość szła główna trasa zaopatrzenia niemieckiego na front wschodni. We wszystko, w amunicji, w żywność i tak dalej. I odbywał się ciągły ruch wojsk niemieckich. Ponadto był tam taki miasteczek chroniony przez oddział żandarmerii niemieckiej przed partyzantami, przed zerwaniem tego mostu, bo był to mostek drewniany, ale strategiczny dla celów wojskowych. I w tym czasie myśmy tam byli również zgromadzeni. I po prostu swego rodzaju ci Niemcy, którzy byli tam, zapoznali się, dlaczego, co i jak, skąd tyle ludności, co poznali prawdę. Więc po prostu stali się do pewnego stopnia, można powiedzieć, obrońcami ludności polskiej. Ale to było na placówce Kopaszówka. Tak to się odbywało. Kiedy przyszła zima 41 na drugi rok, Niemcy rozpoczęli swoją wywózkę w głąb Niemiec na roboty przymusowe. No i oczywiście na pierwszy ogień administracja ukraińska kierowała Polaków. Polacy musieli wyjechać. Mojej mamy, rodzona siostra Zosia, też tam się znalazła wśród tych skazanych na wyjazd i musiała pojechać. Z terenu Wołynia zaczęto zabierać ludzi zdolnych do pracy. Zostało się naprawdę same młodzież, sami chorzy, starzy i tak dalej. Bardzo dużo zostało przymusowo wywiezionych w głąb Niemiec. Wrócę jeszcze, jak do tego doszło, że w miesiącu marcu administracja, która była na usługach Niemców, poszła do lasu. Uzbrojenie, po zęby, broń, amunicję. I stąd mieli czym rozpocząć tą rzeź Polaków. To był miesiąc marzec. Oni opuścili po prostu usługi swoje dla Niemców. I zorganizowali się już przeciwko Polakom. W ten czas to się stało. I 11 lipca rozpoczęli swoją akcję likwidacji Polaków na terenie Wołynia. Więc kiedy to był rok 43 i to główne nasilenie likwidacji Polaków odbywało się w 43 roku po 11 lipca. Mordowano w bestialski sposób, chcąc zastraszyć zbrodnią, po prostu wyglądem tej straszliwej męczarni, jaką Polacy musieli przejść po to, żeby za parę godzin umierać, prosząc o śmierć jak najszybszą. Polacy, którzy, jak pan sam wspomniał, wcześniej żyli w zgodzie z innymi narodowościami, czy mieszkańcy ci rozumieli, dlaczego przyszedł taki czas, że Ukraińcy się tak okropnie zachowywali wobec was, byłych przyjaciół przecież? Czy wy to rozumieliście? Co im się stało? Dlaczego oni tak postępowali wobec was? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, co było przyczyną tego. Znaleźli się wśród Ukraińców przywódcy, jak zwykle, którzy byli
nacjonalistami, którzy swoje przygotowanie robili w Niemczech, w Polsce nawet, bo jest książka Władysława i Ewy Cybulskiej. To jest ponad 600-stronicowa książka, gdzie jest udokumentowane historycznie wszystkie fakty, wszystkie rozkazy sztabu ukraińskiego. Bo to się już powstało, tak zwana Armia UPA, Ukraińska Armia Powstańcza. I tak jak już wspominałem, nie wszyscy Ukraińcy byli przychylni temu, co się działo. Polacy wysyłali delegacje do biskupa ukraińskiego w Łódzku, żeby płynął swoją powagą na przerwanie niepotrzebnej nikomu rzezi, że przecież tam nie ma żadnych osób, które są przeciwnicy powstania na tamtym terenie samodzielnej Ukrainy, samodzielnego państwa. Ukraińcy to zaczęli robić z tego, że przywódcy ukraińscy mieli za zadanie, że będą budować Ukrainę przy współpracy z Niemcami i teren Wołynia muszą uczyścić z innych narodowości. I tak też było. Niemcy, hitlerowcy wiedzieli, co będzie, więc wcześniej, w 1938 roku, wyprowadzili swoje rodziny z terenu Wołynia i do Reichu zabrali. Słowacy też powyjeżdżali, bo ojca brat Kazik był żonaty ze Słowaczką. Słowacy coś musieli wiedzieć, czy coś przyczuwać. I też wyjechał, mając tutaj gospodarkę, rzucił to wszystko i wyjechał do rodziny swojej żony na Słowację. I po nim ślad zaginął, czy gdzie zmarł, czy co. Nie mam żadnego z nim kontaktu. Oni chcieli budować samostyjne Ukrainy. A przecież Polacy nie byli żadnym zagrożeniem, a tym bardziej ci, którzy zostali, niewinne dzieci, niewinne staruszkowie, młodzież i tak dalej. I w tak barbarzyński, bestialski sposób postąpiono z dawnymi swoimi sąsiadami, z dawnymi swoimi kolegami, przyjaciółmi. W ten sposób zaczęto likwidować ludność Wołynia, narodowości polskiej. Przyczyną to było, tak jak właśnie mówię, głównie walka o samostyjną Ukrainę. Przywódcy ukraińscy zdecydowali się na całkowitą likwidację Polaków na swoim terenie. I dlatego te straszliwe rzezie, to wszystko się odbywało za przyzwoleniem Niemców, bo Niemcy nie obawiali się Polaków, bo im nikt sabotażu nie zrobił. Ukraińcy z nimi współpracowali i z Polakami mieli zajęcie, więc ich wojska nie miały żadnego związania rąk przez jakieś partyzantki polskie czy coś w tym rodzaju. Dopiero po 11 lipca Niemcy przyjrzeli na oczy, że Ukraińcy wymówili im posłuszeństwo, ale jeszcze jedno powstało, zanim to wszystko
się stało, to powstała tak zwana dywizja Gilzen, składająca się z ludności ukraińskiej, żołnierzy ukraińskich. To była dywizja, która bardzo sławiła się najokrutniejszymi zbrodniami przeprowadzonymi na ludności polskiej. Będący na usługach Niemiec wspólnie z Niemcami napadali na duże wsie i razem z Niemcami dokonywali likwidacji ludności polskiej, szczególnie na terenie Wołynia,